Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy, jak co tydzień, o tym, o czym służby Wąsik z Kamińskim nie chcą mówić Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo albo nie wiedzą, albo się boją. Coraz częściej jest już to druga sprawa, bo szczególnie teraz, na tych ostatnich dniach, gdzie do 6 września Kaczyński decyduje, kto będzie na listach, kogo nie będzie, na jakiej pozycji, to szkoda dziadka denerwować. To jest takie nawiązanie do słynnego utworu Wojciecha Młynarskiego, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Więc my dzisiaj jesteśmy tutaj od popsucia humoru Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo cały tydzień czeka na ten program, żeby się czegoś dowiedzieć. Panie Jarosławie, zaczniemy od tego, żeby pan się pakował, bo to potem po 15 może być nerwowo. Lepiej po prostu już tak od razu zacząć się, że tak powiem, zastanawiać, co zabrać ze sobą, bo to dwa pakowania. Jedne to jest pakowanie z instytucji rządowych, a drugie to potem, żeby się spakować. Ale to Tomek już gdzieś kiedy nagrał taki program instruktażowy, co pan powinien zabrać ze sobą, mieć przygotowane do aresztu. Bo to zdaje się, że długo nie potrwa, nawet wbrew temu, co pana zapewnia Ziobro i ta cała ferajna, że prokuratura będzie się bronić 2,5 roku. Ja myślę, że prokuratura pod przewodnictwem pana Dariusza Barskiego będzie się broniła krócej niż Westerplatte. Aczkolwiek spodziewane są również ofiary bratobójczej walki, czyli prokuratorzy, którzy postanowią pośpieszyć z, no może to nie bratobójcze, ale tak, żeby tutaj przyspieszyć wysiadkę szefostwa. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, do której się pan już dopytywał z naszych materiałów, czyli poskarżyliśmy się, że Wąsik z Kamińskim awansowali na jedno z ważniejszych stanowisk w polskich służbach funkcjonariusza, który groził bronią po pijaku funkcjonariuszce. Więc potwierdzamy, panie prezesie, rozbusy jeszcze nie rozwiązaliśmy, ale pan to może zrobić bardzo prosto, pan może ich wezwać, oni dokładnie wiedzą, o kogo chodzi, sam zainteresowany się tego. Jak się spytają, o kogo chodzi, to pan doda, że to jest ten, który obcina kucyki podwładnym, ale uwaga, w nagrodę ich awansuje, żeby się nie denerwowali, albo rzuca talerzami w kelnerów. To jest taki pan. Przy nim w ogóle te opowieści o Mariuszu Kamińskim. Pan zrozumie, że on ma do niego słabość. No, gdyby wyciągać konsekwencje wobec ludzi za to, jak się zachowują po pijaku, no to w ogóle pan by służb nie miał takich tych najbliższych sobie. Przecież nie strzelił w końcu, nie strzelił, a z granatników strzelił. No właśnie. Tak. Właśnie, granatników strzelił. I do kobiety wystawia, pan nie lubi kobiet, to do kobiety wystawia. Może dawała w szyję, czy co? Może i tak, może się należało, tak. No, zacznijmy od tego. Może po prostu, bo to różnie opowiadają, że różne mogą. Nie daj Boże, mówię o aborcji, czy o czymś takim. Nie, 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 nie. No to więc uzasadnianie. A więc, panie Jarosławie, pan wie najlepiej, że nie jest dobrze. Najbardziej wam przychylne prawdziwe sondażownie dają wam remis z Koalicją Obywatelską, ale mówimy o sytuacji w wakacje, w których ludzie jeszcze nie wrócili do domów. Teraz zacznie się powrót ludzi, powrót elektoratu Koalicji Obywatelskiej, powrót opozycji. No, pan dobrze wie i my dobrze wiemy, że nie jest dobrze. Pan liczy na to, że uda się wam przeczołgać i że uda się stworzyć taki Sejm, w którym to wy dokupicie brakujących posłów i stworzycie większość, a w najgorszym wypadku opozycja nie będzie w stanie stworzyć rządu, w związku z tym będziecie administrować. No dobrze, a co się stanie, jak opozycja nie dość, że stworzy rząd, to jeszcze będzie miała większość konstytucyjną, o której mówił Donald Tusk. Co wtedy, panie Jarosławie? Pamięta pan 89 rok, kiedy komuniści bali się, co to będzie, że będzie taka sromotna porażka, trzeba osłodzić jakąś tą porażkę tej opozycji, żeby ona już tak rzeczywiście się aż się nie wywróciła. I co było? Pamięta pan? To chyba pan jeszcze pamięta. Panie Jarosławie, pan zapatrzony w swego guru Orbana, który pana zresztą traktuje jak wariata, uważa, że pan jest psychicznie chory. Niech pan zobaczy, bo pan pewnie patrzy, co się dzieje na Węgrzech. I tak, Viktor Orban szuka winnych problemów gospodarczych. Węgier, Money.pl,
pan Michał Żurawiński. Wszędzie, tylko nie we własnych działaniach. Chociaż węgierski rząd wycofał się z niektórych kontrowersyjnych pomysłów, to ręczne sterowanie gospodarką trwa w najlepszym. Warto w najbliższym czasie obserwować Budapeszt, choćby ku przestrodze. I tutaj rzeczywiście, szanowni państwo, na razie wzrost cen jest górą, ale Budapeszt zapowiada kontrofensywę. Tak, panie Jarosławie, u nas też już pan wie. To jest w ogóle, ty powiedziałeś o 80. Największą po II wojnie hiperinflację w historii. No, szanowni państwo, tam różne historie, tam rzeczywiście ta cudowna gospodarka Orbana, Węgrzy już widzą, że już mają tego dosyć. Oczywiście pan Jarosławie już wie, co się dzieje u nas. Już pan widzi. To już się zaczyna dziać. Jak pan nie wybrał pan sobie dobrego mentora i ten pomysł na Budapeszt w Warszawie, no realizuje pan rzeczywiście. Realizuje pan cały czas. Ale wie pan, już Węgrzy potrafili niezłą wojenkę wytoczyć ZSRR. A jak pan sądzi, my nie potrafimy w końcu wam podziękować. To my to zrobimy w sposób pokojowy, tak jak Solidarność zdobyła władzę. No nie jest pan szczęśliwy z tego, w jaki sposób odbiera naród Donalda Tuska. Donald Tusk, który miał świetne przemówienie w Gdańsku, słuchał pan tego, prawda? Ja się cieszę, że jest taki element, który no, tutaj ja sobie przypisuję i Janek też się z niego ucieszył. Jest taki element zrobienia wielkiego kopca wolności. To znaczy, że każdy Polak przyniesie ze sobą jakiś kamyk, cegiełkę i usypiemy w krótkim czasie olbrzymi kopiec taki wolności. To chodzi o to, taką pamiątkę pana rządów. A ten kopiec, jak pan sądzi, z czego ma być? Ja mówiłem, że pamiętam pana, jak był rozbierany mur berliński. Każdy sobie chciał wziąć kawałek cegiełki i część sobie pobrała. I ja uważam, że jeżeli pan będzie tak dalej postępował, to tak może być i z Nowogrodzką, i z Wolierą, co najważniejsze. Każdy przyjdzie, bo to będzie pamiątka. No wie pan, Niemcy też już nie chcieli dalej tego, żeby bunkier Hitlera został chociaż jako pamiątka, był czy jako... Wie pan, miejsce historyczne powinien zostać, my wszyscy, ale Niemcy nie chcą miejsca kultu. Nie chcą i powstało osiedle mieszkaniowe i koniec. Nie było mowy na to. Tutaj nie spodziewam się, żeby komuś zrobić krzywdę i powstało osiedle mieszkaniowe, ale panie Jarosławie, niech pan się pakuje. Naprawdę. Pan się powinien już pakować. Rozumiem, genialny naprawdę strategu. To, że wyszło, że chcesz... z roli Boża, że chcesz ukarać, nas wszystkich i twoje miasto, w którym mieszkasz od urodzenia, warszawiaków. Chcesz zlikwidować lotnisko Okęcie, które zawsze było naszą dumą. Zobacz w Polsce te tradycje. Żwirko i Wigura. To powstawanie polskiego lotnictwa już kojarzyło się z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. A ty sobie tam jednym ruchem to Okęcie. Ciach, bo ci Chorała nagadał już, żeście wcześniej zrobili. Wy macie swój pomysł. Ty zrobisz tak jak Gierek, jakieś wielkie takie historie, które będą tak potrzebne jak tej pani z ulicy Dziecko. Ale ty to robisz specjalnie, Jarosławie. Ty robisz to za karę. Ty nas musisz, czy Jaryco po 17, przepraszam, ty nas musisz ukarać. Warszawiacy nie zrozumieli twojego geniuszu. No, twój geniusz rzeczywiście jest niezwykły. Wiesz, twój geniusz jest również taki, że ty nawet zobacz, twój brat umiał i w jakiś sposób jeszcze zdobyć prezydenturę, nawet operacją Gay Bomber. Była operacja Gay Bomber i tutaj miał czas, żeby pokazać się, że jest takim silnym facetem, który zapewni bezpieczeństwo Polakom. No, cisza wyborcza, on wyszedł, Janek dokładnie to opisuje i tak to wygląda. Wyszedł i w ciszy wyborczej powiedział, że oni złapią Gay Bombera. No tak, no, straszne. To koniecznie musi być uderzenie de facto w ludzi, którzy są na sekty. Przypomnijmy, że winnych nie znaleziono. Oczywiście, jak PiS wygrał te wybory,
No, sprawa była ewidentnie prowokacją, na której zarobił PiS. Natomiast ja bym obstawiał, Tomku. Mówię o pociągach teraz, że po prostu zepsuła się operacja pociągi. Tak, No no, przecież miało być coś. Wąsik, zobacz, policjant z WTO, czyli z Wydziału Techniki Operacyjnej, okazuje się, że zatrzymywał pociągi i to w newralgicznym punkcie. Gdzie? Tam na granicy, w zasadzie również w Białymstoku. No, panie Jarosławie, niech pan się zastanowi, co to znaczy. Później 20, nagle 5 przypadków w Polsce pociągi stają. No wyraźnie pan tego nie pilnuje. Wyraźnie pan tego nie, ale mam pan Wąsik. To robi Wąsik i Kamiński. Natomiast ja przypomnę tutaj panu Kaczyńskiemu, że porównanie, którego użyłeś do 1989 roku, jest ze wszechmiar adekwatne. Wyobraźcie sobie państwo, że przy rosnącej inflacji, która obecnie, no, czyli wzrost cen cały czas trwa i trwa mać, tak, jest to ponad 10% w skali roku, to też nie oddaje wzrostu kosztów życia, PKP obniżyło we wrześniu ceny biletów. I tak to się akurat złożyło, że były prezes PKP Jakub Karnowski zwrócił uwagę, że to jest identyczny zabieg, który dokonał rząd PiS, znaczy, bo to do PiS, no de facto rząd, a nie spółka, ponieważ to jest spółka państwowa. 1 maja 1989 roku, 35 dni przed wyborami, też przegranymi z Kretesem, obniżyli przy rekordowej inflacji ceny biletów PKP. Więc tutaj kolejny przykład, jak PiS stara się oszukać wyborców co do rzeczywistej sytuacji w kraju. Przypomnę też, że trzymają ceny paliw, mają monopol. No i teraz nie podnoszą cen paliw, mimo że zgodnie z taką ze wzrostem cen surowca powinni, no to będą trzymać przez najbliższe te 42 dni, drodzy Państwo. 42 dni nas zostały na Jarosława Kaczyńskiego, chcą trzymać te ceny. Być może nawet coś jeszcze zrobią, żeby polepszyć szanse wyborcze. Liczą, że Polaków oszukają, liczą, że policzy pan, panie Jarosławie, że Polacy po prostu zagłosują za kontynuacją rządów. Spodziewamy się oczywiście prowokacji, natomiast ja jestem przekonany, że 1 października, po 1 października wszystko stanie się jasne po marszu miliona. Rzeczywiście tutaj największy problem jest tych mniejszych ugrupowań opozycyjnych, które czy one się obronią, czy trzecia droga, powiem szczerze, po duży wysiłek sobie zafundowała, stawiając poprzeczkę na 8%, ale to jeszcze nie jest jasne, jeszcze chyba do 6 września mogą zmienić, bo 8% to jest próg koalicji. Gdyby startowali z list wyborczych, na przykład PSL, byłoby to 5%. Ten próg koalicji ma to rozróżnienie, że dzięki temu każdy człon koalicji bierze własną dotację i nikt nie jest u nikogo petentem. Mi się przypomina w takich sytuacjach zawsze opowieść, którą Żydzi opowiadali, o pewnym Żydzie, który miał umrzeć z głodu w dzielnicy żydowskiej. No więc zebrała się Rada KHU, jak to jest możliwe, żeby Żyd umierał z głodu, jak dookoła innych Żydów. No i tam narada, no że był problem taki, że on nie chodził i nie powiedział nikomu, że umiera, że nie ma z czego jeść, że tego przecież byśmy nakarmili i tak dalej. I Rada KHU uchwaliła, że on nie umarł z głody, tylko umarł z nadmiaru dumy. Więc, drodzy Państwo, mamy ten sam dowcip grozi nam w wypadku niestety opozycji. Co się tam stanie z lewicą, to nie wiem. Lewica, myślę, że jakoś te 5 punktów procentowych to przepełźnie, natomiast nie spodziewam się tu jakichś fajerwerków. Natomiast trzecia droga, 8%, mocne wyzwanie, duże, powiem tak. No, sami se to wyzwanie postawili, potem zaczęli płakać trochę, że Donald Tusk nie pomaga. No, natomiast, krótko mówiąc, jest za silny, za bardzo chce wygrać te wybory. Moim zdaniem wygra, drodzy Państwo, ja postawiłem na to.
Jarosław Kaczyński powinien sprawdzić. Ja się w prognozach rzadko myliłem, prognozach wyborczych. Powiem, no, zobaczymy, co będzie. To tak naprawdę przed wyborami będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Jedna rzecz, która spędza sens powiek Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zobaczcie Państwo, jaka to jest przywrotność losu. Zobaczcie. Pan, Panie Jarosławie, no jednak już nie mógł się wycofać i musi Pan startować z Kielc. Startuje Pan z Kielc, bo niech Pan zobaczy. Panu się wydaje, że proszę bardzo, Giertych, jak będzie prowadził kampanię, bo Pan straszy mecenasa Giertycha, że do Polski jak wjedzie, no Pana ten Pogodynek, pan Bochenek powiedział, że no z prokuratorem najpierw się spotka. Już za to ma od Giertycha sprawę. Giertych jest skuteczny, ale to nie ma najmniejszego problemu. Ale niech pan zobaczy. Pan straszył Giertycha, że Giertych nie wiedzie. Ale Giertych i tak, jak będzie trzeba, to wiedzie. Ale Giertych może śmiało iść, spotykać się z ludźmi, prowadzić wiece wyborcze. A pan jest niewolnikiem. Pan sobie wyobraża, jak pan pójdzie na jakiś swój wiec wyborczy, gdzie ktoś może panu pytania zadawać. A jeszcze są inni posłowie, których trzeba tam wpuścić, bo mogą przyjść posłowie opozycji. No niech pan w kampanii wyborczej zrobi coś, że nie będą mogli tam przyjść inni ludzie. Niech pan kogoś tam nie wpuści. Niech pan zrobi ten swój cyrk. To zwykle z tą rewią objazdową. W kampanii wyborczej? No wie pan, co będzie. Sąd będzie za chwilę, w 24 godziny panu wszystko powie, że co jest dobrze, a co jest źle. Już panu dali pstryczek, pokazali panu, że pan i Mejza zostaliście ukarani naganą w Sejmie. No tak panu to wytłumaczyli, ale to nie jest dobre, bo to jest po to, żeby zamknąć panu usta. Czyli kto jest niewolnikiem? Kto nie będzie prowadzić kampanii wyborczej? Pan czy mecenas Giertych? Zobaczy pan, mecenas Giertych sobie poradzi spokojnie. Już nie mówię o tych cyrkach z debatą, no bo pan już. Pan się chce postawić automatycznie w takiej najwyższej pozycji. Pan chce rozmawiać z Weberem. No Weber, no, no, no może i Weber by się zgodził ale w co ma jakimś Weber do języku. polskich wyborów? Ale tak, ale W jakim to języku? są polskie wybory. No ja nie wiem, no, czy jeżeli będą jakieś wybory do Unii Europejskiej, czy może Weber, jeżeli wróci i wróci, będą jakieś wybory do Bundestagu, czy gdzieś, no to może pan gdzieś tam, ale nie, chyba pan raczej nie, bo pan ostatnio. Kaczyński błaznuje, dlatego że jego nie stać na żadną debatę pan jest wyborczą. tchórzem po prostu, pan się boi. Tomku, on po prostu w tej chwili nie jest w stanie rozmawiać z nikim, to już nawet nie tylko z Donaldem Tuskiem. On po prostu może rozmawiać tylko i wyłącznie z pracownikami mediów, którzy wcześniej pytania zgłaszają, kiedy on dokładnie wie, na jakie pytanie ma odpowiedzieć, gdzie odpowiedź jest przygotowana, być może nawet ona jest... Dlaczego jest pan taki wspaniały, dlaczego jest tak dobrze, niech pan nam wytłumaczy. Ale ja nawet myślę, że on tam może mieć nawet jakiś prompter nawet na tych wywiadach. To jest człowiek, któremu się gubi wątek. To jest starszy pan, który no, ma hobby niestety, które nas dużo kosztuje, czyli rządzenie Polską. I on już nie chce z nikim dyskutować. On zresztą uważa, że nikt nie ma prawa tego, na przykład pozew, który on wytoczył. To jest bardzo ciekawe. Wytoczył pozew panu Waldemarowi Kuczyńskiemu, sędziwemu Nestorowi polskiej polityki, za słowa prawdy o tym, że Lech Kaczyński jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. To jest, zresztą za to samo pozwał Radosława Sikorskiego. Natomiast od momentu, kiedy w przestrzeni publicznej, w wywiadach dla mnie zaczął wypowiadać się major pilot w stanie spoczynku, major Arkadiusz Szczęsny, opowiadając dokładnie, na czym polega odpowiedzialność Lecha Kaczyńskiego za doprowadzenie do złamania procedur, za szczelanie pilota, to się nagle Kaczyński schował z tymi pozwami. Zobaczymy, jak czym to się skończył. Apelacje ja przekazałem na miary do panu Waldemarowi Kuczyńskiemu w tej sprawie, ale to też jest takie symptomatyczne, że Kaczyński chce, że jak będą mieli sądy, to nie będzie można powiedzieć słowa prawdy, nie będzie można powiedzieć prawdy o tym, że Kaczyński, zresztą o tym, że Kaczyński jest gejem, to w ogóle będzie można zapomnieć. Drodzy Państwo, za to po prostu wejdzie taka ustawa, jak weszła w 1939 roku, że za to będzie po prostu ileś lat więzienia i to jeszcze ciężkiego. Jakby ktoś obraził flagę czy orła, no naprawdę.
No tak, no bo to tak było. W 38 roku wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego napisał bez wymienienia nazwisk o pewnym kabotynie, który uważał, że w Polsce, jak w obwarzanku, to co najlepsze jest na brzegach. A to on komentował recenzję książki Melchiora Wańkowicza, propagandowej książeczki o Centralnym Okręgu Przemysłowym. Melchior Wańkowicz, trochę zapomniany pisarz, facet, który był w swoim czasie jednym z lepszych ludzi słowa, też komercyjnie sprzedającym swoje usługi, był takim copywriterem, który na przykład stworzył nieśmiertelne hasło Pierwszy. cukier krzepi. To właśnie był Melchior Wańkowicz. To zdaje się, że chyba go pobiła tylko Agnieszka Osiecka z hasłem Coca-Cola to jest to. Natomiast to są takie rzeczy, które wchodzą, co świadczy o sile hasła, że wchodzi do języka potocznego i ludzie już zapominają, kto to zaczął używać po raz pierwszy. No i oni wtedy skazali tego profesora. Oczywiście najpierw go pobili, pobili też redaktorów, którzy puścili ten tekst do druku. A potem, ponieważ go skazali z obrazy i to wszyscy mieli absmak, że trzeba było tak prawo naciągać, to przygotowano ustawę o tym, że cześć Józefa Piłsudskiego, ojca narodu, podlega takiej samej ochronie jak cześć Rzeczpospolitej. Zrównano po prostu paragrafami, że po prostu opowiedzenie czegoś złego, to już nie chodziło o to, że ktoś będzie rozstrzygał po prostu, czy to jest prawda, czy nieprawda, po prostu nie można było mówić już niczego. Tak, równości obraza Polski, koniec, A tak, koniec tak, tam, tak, tam więzienie, tak jak przewidziane za poniżenie narodu polskiego. I Jarosław Kaczyński, jak ja już to opowiadałem, historię, ale ona jest warta przypomnienia. Tylko Jarosław Kaczyński i paru profesorów wie, czy to jest prawda, bo mi opowiadano koło 2019 roku, że tam czekał u Jarosława projekt, w którym w taki sam sposób będzie chroniona cześć Lecha Kaczyńskiego. I że to ma być po prostu takie lekarstwo na hejt. Ja myślałem, że oni po prostu, że Jarosław nie jest w stanie się tak strzelić w kolano. Natomiast już potem, jak dostałem pozew o geju, to jestem za geja, to już jestem w stanie uwierzyć we wszystko, łącznie w tym, że tak moje wiewiórki jednak nie kłamały wtedy, że ta ustawa powstała, tylko Jarosław uznał, że to nie jest jeszcze ten czas, że ludzie jeszcze w Polsce nie są gotowi na to, żeby przyjąć ustawę o ochronie czci Lecha Kaczyńskiego. Ja, drodzy Państwo, wszystkim polecam też książkę mecenasa Romana Giertycha. To jest Kariera prokuratora żółcia. Tam są wiele profetycznych tez jest. Mam nadzieję też zakończenie, bo tam jest happy end, to znaczy w happy endzie niektórym przedstawicielom Partii Dobro i Uczciwość udaje się uciec do Rosji, ale nie wszystkim. Na tym polega happy end. To znaczy Polska odzyskuje suwerenność, natomiast agenci, których oczywiście związek tutaj nie należy się dopatrywać żadnych podobieństw, to jest tylko czysto przypadkowy zbieg okoliczności, że prezes Świętosław Balbinowski rządzi Polską razem z Partią Dobro i Uczciwość, ma wiernego ojca Tomasza, który... Powiem Państwu, to był tak naprawdę pierwszy taki przebłysk objawienia w pierwszym pisaniu tej książki. Otóż w książce Giertycha, która powstała w wakacje 2020 roku, ojciec Tomasz opowiada o tym, że usprawiedliwia po prostu czyny pedofilskie księży. No i nie minęło kilka tygodni od premiery i pojawił się ojciec Tadeusz Rydzyk. No Tadeusz Rydzyk, ksywa ojciec, który ogłosił, że to wszystko wina tych dzieci, które kuszą tych ludzi po prostu do złego. I co to w ogóle... Jak widzisz, Janku, w naszym kraju książki, które są takie rzeczywiście profetyczne i bolące, miłościwie nam panujących, są przyczynkiem do tego, że ludzie są później aresztowani. No, próbowano też zaraz w tym samym czasie aresztować Romana Giertycha. No, książka zabolała jednak rzeczywiście, naprawdę zabolała. I tam jeszcze szereg innych rzeczy. No, panie Jarosławie, no, ma pan też problem.
czy panie Jarosławo, nie wiem, no chcę być poprawny, po 17, no ma pan również problem no, z Kamińskim i z Wąsikiem. No, sam pan widzi, że wszyscy panu mówią, że oni są słabi. No, siłą rzeczy już jest wyznaczony termin rozprawy i po wyborach będzie ta sprawa. No, będzie. Sam pan wie, no, co panu robią z tym śmigłowcem. A poza tym, no i co zrobił panu Kamiński? No, pan prosił o prowokację, prawda? Bo pan, no, w Redni zabrali panu tych Wagnerowców, no Prigorzyn nie żyje, no nie ma pan grupy Wagnera, żeby pan mógł, to pan by ożywił tego Wagnera, no nie ma, wycofują się z Białorusi i teraz niech pan zobaczy, co się dzieje. Łukaszenko dokumentuje wlot naszego Mi-24 na 1200 metrów do Białorusi. Bo oczywiście to jest jasne, że dementujecie to, ale pamiętajcie, że tam mówi o tym Reuters. Reuters jest naprawdę agencją, która no, rzadko się myli. Rzadko słyszałem o takich błędach Reutersa. Jak pan wie, tu jest jeszcze taki kłopot, że Amerykanie no, dokładnie śledzą ten ruch w Polsce wszystkich statków powietrznych. No, i rozumie pan, że nie może pan przegrzać. Naprawdę, bo jeżeli pan to będzie robił tylko ze względu na wybory, to przygrzeje pan. W końcu pan przygrzeje. I tak jak patrzą na te pana słynne ruchy z pociągami, które mogły, jak pan widzi, zakłócić, mogą zakłócać funkcjonowanie dostaw chociażby broni na Ukrainę i innych bardzo ważnych rzeczy, to pan już tutaj. Pan, panie Jarosławie, tutaj są już rzeczy, że pan już za mocno się bawi. Pan rozregulował ten zegarek, pan przykręcił sprężynę, czy zerwał gwint, bo pan tak chciał dokręcać, a to się zerwało i już nie ma jak regulować. No wychodzi na to, że już ci wszyscy ludzie z pańskiego otoczenia, to co żeśmy mówili, no dochodzą do wniosku, że pan jest, no, tylko do wyborów pan musi dowieść się, czy rzeczywiście później już pan wie, co będzie. Zresztą po szóstym pan już nic nie może. Co pan nie zrobi po szóstym? Tylko oni są na listach, oni już sami się rządzą sobą. A pan co? Co odwoła ich pan teraz nagle? Co pan zrobi? Pan nic nie zrobi. Teraz to musi pan rzeczywiście siedzieć cicho, grzecznie, nie odzywać się, żeby nie palnąć czegoś, co pan już Bochenek powiedział. No, natomiast chcielibyśmy panu oczywiście tutaj powiedzieć, że pan się boi, że będą taśmy, które opublikuje pan mecenas Giertych albo jakieś wrogie media i te taśmy będą uderzać w pana. No i chcielibyśmy panu powiedzieć, że pan ma rację, tak pewnie będzie. Tak, to rzeczywiście. Tak, chcielibyśmy panu powiedzieć, że pana ten taki, pan się budzi w środku nocy i pana to prześladuje i pan mówi, jak pan mógł dopuścić tego człowieka tak blisko siebie, po prostu zdrajcę, po prostu niegodnego. Pan chciał mu zaufać, a on tak się odpłacił. Bo przypomnijmy, drodzy państwo, w 2007 roku to mecenas Roman Giertych wyciągnął stołek spod czterech liter Jarosławowi Kaczyńskiemu, no nie chcąc brać udziału w utrzymaniu. Tym, co zrobił od 2015 roku de facto. Znaczy nie, no to jest jemu zabrał 8 lat. To jest te 8 lat. Dziś głównym problemem Jarosława Kaczyńskiego jest wiek. Jarosław Kaczyński przez to, że jest 8 lat starszy, to ta dyktatura jego jest, którą planuje, to już można powiedzieć, też nas to dziwi, no bo co, no dla kota to robi pan, no bo to jest tak, żeby dwóch kotów, dla dwóch kotów. No właśnie. No kto będzie beneficjentem tego, że rozwala pan to państwo, które funkcjonowało, bo ono nie było idealnym państwem, natomiast było najlepszym państwem. To, tak jak, drodzy państwo, to jest Polska po prostu te 30 lat, które było, trochę mniej, no bo PiS przejął władzę w 26 roku od transformacji. To było najlepsze państwo, które Polska miała. Ono nie było demokratyczne w pełni, bo nie ma tak, że demokracja, tak jak nie pojawił się autorytaryzm, jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
było tak jak w wierszu Kornela Filipowicza, czyli Jarosław Kaczyński zabierał nam wolność po kawałku, trochę oddawał, trochę mu wyszarpywaliśmy, ale zawsze mniej niż nam zabierał. I ten, można powiedzieć, broniliśmy się i broniliśmy się dłużej. Polska się broniła znacznie mocniej niż Węgry Orbana, a to też dlatego, że Polacy mają inny charakter. Jarosław Kaczyński nie wyciąga wniosków z tego, że ja oczywiście zawsze mówiłem, że powstań nie należy organizować, chyba że zwycięskich. Natomiast w naturze Polaków jest przekora. W naturze Polaków jest brak zgody właśnie na taki tępy autorytaryzm, tempo, bo to, co robi Jarosław Kaczyński, tego się nie da ukryć, tempoty tego, tego się nie da ukryć sztuczności, tego, że Jarosław Kaczyński... Tchórzostwa, Janku, to jest bardzo ważne. Oni nie są w stanie postawić się. Jeszcze w 2015 roku, kiedy żeście szli po władzę, to Joachim Brudziński rozpływał się nad uczciwością i rzetelnością dziennikarzy TVN, który tego zestawiał ich notabene przeciwko dziennikarzom TVP, którzy, no, powiem tak, no, TVP w ogóle nie ma porównania TVP za czasów Koalicji Obywatelskiej, znaczy wtedy rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Zresztą to było tam kondominium, rządziło trzech partii. No i tam była po prostu, no, było trochę, można powiedzieć, przewagi, natomiast nie było tam żadnej politycznej agendy, były przestrzegane standardy dziennikarskie, które nie są przestrzegane teraz w żaden sposób. I tak tutaj zacytuję, 22 maja 2015 roku. Szacun dla pani Ani, pana Lecha i Rafała, producentów TVN, za ich profesjonalizm i dziennikarską rzetelność. Szefostwo TVP niech się wstydzi. I dzisiaj, 8 lat po przejęciu władzy, oni zarzucają TVN-owi nierzetelność, bo polega to na tym, że TVN jest taką... No już tak jednym z ostatnich dużych bastionów, dużych mediów, które się nie poddały, nie dały się skorumpować, nie dały się zastraszyć. No, prawda jest taka, że amerykański właściciel, który murem stanął za dziennikarzami, ułatwił to. To jest, ja drodzy Państwo, zawsze nie, powiem tak, kapitał, narodowość kapitału właścicielskiego w mediach ma znaczenie. To jest tak, że fajnie byłoby, gdyby w Polsce istniały w 100% kontrolowane przez Polaków media i żeby było tak jak w Niemczech. Natomiast ja pamiętam, że jak na przykład wyglądały sprawy w Niemczech. Wspomniany tutaj kiedyś przeze mnie redaktor Tomasz Sommer wydawał pismo poświęcone, uwaga, piłce nożnej w Niemczech. Przez jakiś czas miał nawet wielkie sukcesy jeszcze w okresie przed internetem. To były proste teksty, obrazki z piłkarzami. Natomiast nikt mu tam oczywiście nie strzelał, nie przestrzeliwał kolan, nie walił go młotkiem. Natomiast współpraca z firmami niemieckimi w zakresie mediów, jakakolwiek pomoc, udzielanie czegokolwiek niż pod hasłem pan kupił, pan se siądzie i pan nas zostawi w spokoju. To nic poza tym to nie można było, po prostu zero współpracy, zero możliwości tam było to wielokrotnie ćwiczone. Po prostu Niemcy sobie nie życzyły obcego kapitału. Natomiast w Polsce to wyglądało trochę inaczej. No, sam Jarosław Kaczyński krytykujący obcy kapitał w mediach, ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński sprzedał przecież Ekspres Wieczorny zagranicznemu szwajcarskiemu kapitałowi, drodzy Państwo. Jarosław Kaczyński, ten Jarosław Kaczyński, który dzisiaj gada o polonizacji mediów, jak potrzeba było kaski, to wyprzedał ten dziennik, bo nie miał na niego pomysłu, a dziennik prowadzony przez sektę polityczną po prostu kiepsko się sprzedawał. To jest dostał taka... strzał z rzepą, Janku, teraz. Dostał strzał tak, z rzepą. Dostał strzał z rzepą, dlatego że no, oni próbowali tego, jak zawył na przykład, jak zawył pan, no, jak on się tam nazywa, jak Ziemkiewicz zawył, Rafałek. Jak to było też, to on może mnie powiedzieć, że jestem jego byłym kolegą. To jest facet, który mnie kiedyś ujął, drodzy Państwo, który napisał taki felieton, w którym przyznał, że ja mogłem przyjąć w sumie propozycję od Hajdarowicza, czyli oni wszyscy pracowali dla Hajdarowicza w 2012 roku.
Pracowali dla Grzegorza Hajdarowicza od czerwca 2011, bo on wtedy przejął całość rzepy, ale ja dostałem od nich usprawiedliwienie, że ja mogę przyjąć propozycję. To znaczy oni mogli tam sobie pracować i brać sobie kolosalne pieniądze wynegocjowane z PiS-em, natomiast ja nie miałem prawa tam pójść pracować i się dogadać, bo to było już naruszenie ich niezależności dziennikarskiej. Przyznacie Państwo, że bardzo zabawna i karkołomna konstrukcja. Natomiast on mi wtedy napisał taki tekst, że ja byłem 3 lata bez pracy, bo kontekst był taki, że ja coś robiłem na własny rachunek, więc po prostu on mnie usprawiedliwia, że ja po prostu biednie, głodno, chłodno, no to trzeba było coś tam do gara wsypać. To mnie zawsze podoba się, że ludzie, którzy mają mentalność takich, no nie chcę powiedzieć czegoś, znaczy chcę powiedzieć coś przykrego, ale nie za bardzo. To znaczy, to jest taka mentalność płatnych mistreli. Oto jest chyba taka ten, że za miseczkę strawy i dukata to nagramy po prostu pioseneczkę ku czci Jarosława Kaczyńskiego. A Donald był zły, bo Donald nie płacił Ziemkiewiczowi. To jest między. Tak naprawdę to, o co w tym wszystkim chodzi, że ta cała grupa, platforma zaniedbała całą grupę ludzi po prostu, która miała pretensje do tego, że chciała żyć z pieniędzy państwowych. Tu musicie taka drobna dygresja. Jarosław Kaczyński to może wiedzieć, ale to jest bardziej do państwa niż do niego, że to za tą redystrybucją i popytem na intelektualistów za rządowe pieniądze, to jest właśnie to, co pcha tych słynnych symetrystów w kierunku PiS-u. Bo PiS dostrzega konieczność płacenia kolesiom, którzy nie chcą się utrzymywać na rynku z pracy własnego intelektu. Oni nie chcą mówić, więc oni są gotowi chwalić Jarosława Kaczyńskiego, ale poza tym to oni chcą robić to, co chcą i chcą za to dostawać duże pieniądze, a nie to, na co jest popyt. Szanowni Państwo, to jest taka przykra sprawa, że właśnie to są ci ludzie, to właśnie jest śmieszne, że Ziemkiewicz uważa się za wolnorynkowca, który nie sięga po żadne dotacje, tylko każda z pensji, która jest mu wypłacana, jest mu płacona przez podatników, zarówno w Republice, jak i wcześniej w TVP, jak i w Do Rzeczy. To jest facet, który po prostu bierze ciężkie pieniądze z naszej kasy za to, żeby chwalić Jarosława Kaczyńskiego. Panie Jarosławie, powiedzieliśmy, że musi się pan pakować. Będziemy pana na bieżąco informować, jak to wygląda. No, powiem tak. Jeszcze jedna sprawa, Janku, taka bardzo ważna. To, co mówiliśmy wcześniej, no, panie Jarosławie, no musiał pan wywalić pana Wawrzyka, no bo ta afera z tymi wizami, no no właśnie, wydało się. ostrzegaliśmy to, ostrzegaliśmy o tym, że ktoś tam. Pytania referendalne, wszystkie głupoty, no i jednak wychodzi, no skąd te wizy były i skąd ci ludzie z tych krajów do Polski przyjechali? No. I CBA musiało wejść, no panie Jarosławie, no kłopot, rzeczywiście, no bo muszą, CBA też szybko zainteresowało się sprawą pana Marka H., ale długo później do niego wchodziło. Prawda, żeby wszystko. Tutaj spodziewam się, że też pan wie, że tymi wizami no to interesują się już różne instytucje zajmujące się ściganiem przestępców w Unii Europejskiej. Skąd tyle tych wiz? No, czyj to pomysł jest? A pan wychodził i mówił, że trzeba obronić Polskę przed najazdem jakichś tutaj ludzi z Afryki Północnej czy z Azji. Tak, no. Niezwykle ciekawe. No nie wychodzi, to znowu panu nie wyszło. Znowu się nie udało. Ma pan bardzo poważny kłopot. Czekam, patrzę sobie, jak oni pana jeszcze ubezwłasnowolnią. Co oni panu jeszcze powiedzą? A to jeszcze swoją drogą. To jest taki moment, w którym my oczywiście nie życzymy tego. Natomiast... Jak pan będzie niewolnikiem, tak. Tak, bo to jest parę ciekawych rzeczy. Wyście się zdenerwowali, skąd myśmy mieli informację, że to będzie 15 października, jak zapowiadaliśmy. To Andrzej Duda to się w ogóle strasznie zdenerwował i w ogóle zbuntował się, żeby ogłaszać w poniedziałek, bo my powiedzieliśmy, że on w poniedziałek ogłosi, że to będzie 15 października. Więc my opowiemy to trochę jeszcze inaczej. To jest tak, że podawano tak następujące powody 15 października. Pierwszym powodem jest to, że pan fizycznie nie wytrzyma. Żeby było jasne, wszyscy twierdzą, to panowie, to rozmawiam z takimi ludźmi, którzy teoretycznie Wąsik i Kamiński nimi rządzą, ale to tylko teoretycznie. To jest ta część służb, która mu się nie podporządkowuje specjalnie.
Więc oni mówią, że pan to pożyje, więc to spokojnie, tu nie ma zagrożenia dla życia, ale że pan fizycznie nie wytrzyma po prostu kampanii do 5 listopada. To była jedna rzecz. Druga była taka, że może się po prostu gospodarka sypnąć skokowo. I że ten 5 listopada jest po prostu był bardziej niebezpiecznym terminem niż 15. I to była druga sprawa, dla którego żeście to robili, bo wy się boicie, żeby po prostu ta potiomkinowska wioska, którą żeście zbudowali, kraj w kryzysie. To, że nie mamy dzisiaj bezrobocia na poziomie 15%, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma ludzi w tylu w Polsce. Mamy fatalną sytuację. Czyli barka będzie płynąć, czy ten statek, a wy nie zdążycie zbudować wioski. Polecieć tam dalej, nie zdążycie zbudować wioski. No coś w tym jest na rzeczy. W każdym razie będziemy śpieszyć oczywiście tutaj na pomoc. Pan może na nas liczyć. No, my będziemy ciężko pracować, abyście 15 po 16 października właśnie pan się musiał spakować. Żeby to nie było tak, że my panu mówimy, że pan będzie spakowany i pan się będzie musiał rozpakować. Nie, nie, tak to nie będzie. Szanowni Państwo, to jest historia bez cenzury. Tym razem polecam magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze napisałem felieton o tym, dlaczego bycie rosyjskim carem, rosyjskim prezydentem, bo to jest mniej więcej to samo, jest fotelem z gilotyną. Fotelem, na którym łatwo stracić życie. Pakt o niezabijaniu carów Rosji obowiązuje, uwaga, od 1900 dopiero 53 roku. To znaczy jeszcze w grudniu 53 roku zginął Beria. Beria był, to ciekawe, wyjątkowym zbrodniarzem, ale był zbrodniarzem, który miał pomysł, żeby wprowadzić największą odwilż w imperium, co się jakoś nie do końca spodobało pozostałym konkurentom, został zgładzony, po czym podpisano ten pakt i uwaga, Chruszczow umarł już samodzielnie, Breżniew to nawet umarł później niż przewidywano, bo w zasadzie nie wiadomo, czy on ostatnie miesiące to on żył, czy tylko go wystawiano. My panu nie życzymy czegoś takiego, żeby pan po prostu nie skończył jako tak człowiek, którego po prostu będą po prostu dostawiać do mikrofonu. No to powiemy uczciwie. Specjalne windy tutaj na Czekamy. trybunę przy mauzoleum, tak. Muszę się przyznać panu do czegoś. Rozesłałem nagrania z pańskich publicznych wystąpień do paru lekarzy z prośbą o diagnozę. Ja nie kończyłem studiów medycznych. Co prawda służby coś tam twierdzą, że ja się trochę znam, ale ja się nie znam na tego typu schorzeniach, więc poprosiłem tylko i wyłącznie, żeby mi powiedzieli, co pod to podpada. Oprócz tego duży materiał o amerykańskich prawnikach w Sądzie Najwyższym, którzy najpierw utrzymywali niewolnictwo jako część amerykańskiej konstytucji, trzeba było specjalnej poprawki do konstytucji, żeby zdelegalizować niewolnictwo, a później utrzymywali segregację rasową i rasizm po prostu do drugiej połowy XX wieku. Wielka wstydliwa karta amerykańskiej historii, także historia morderstwa Bogdana Piaseckiego, syna polskiego faszysty Bolesława Piaseckiego, po wojnie współpracującego z NKWD, budującego PAKS. Wielka tajemnica, powiem tak, kawałek polskiej historii, który czeka na autora, bo to jest historia, którą można opowiedzieć i beletrystycznie, i historycznie. Na razie nie ma jakichś tam odważnych, natomiast to naprawdę bardzo ciekawe historie. Pozwolę sobie też zarekomendować, bo to ze szczególnym uwzględnieniem Jarosława Kaczyńskiego, książkę Andrzeja Ceglarskiego, Sprawa generała Zagórskiego, Zabójstwo prawie doskonałe. To jest książka, która się ukazała teraz niedawno, to jest drugie wydanie. Natomiast to jest książka, która świetnie pokazuje, jaką Polskę buduje Jarosław Kaczyński. Książka jest do nabycia na stronie capitalbook.com.pl. Polecam. W tej książce autor pokazuje sprawę mordu, który zlecił Józef Piłsudski, ale to jest tylko przyczynek do pokazania też Polski Józefa Piłsudskiego, Polski, w której Piłsudski uczył swoich akolitów, że w obronie jego dobrego imienia mają zabijać, bić tego. To jest to, co pan, panie Jarosławie, oczekuje. Pan tego nigdy nie artykułował wprost, ale pan oczekiwał, tylko pan się zbytnimi tchórzami i, no co tu dużo mówić, no głupkami się pan otoczył, no.
Wiecie, no trzeba jednak, co by jednak o Piłsudskim nie mówić, to on dookoła siebie, no może nie miał jakichś tytanów intelektu, ale byli to ludzie dużo mądrzejsi niż pan Zebrał i przede wszystkim osobiście też odważni. To nie była ta ekipa, która później, 4 lata później przywitała Niemców, no, gdzie to był po prostu jeden wielki wstyd. Mieliśmy najsilniejszą armię w historii w 1939 roku i najgorzej zarządzaną. Tak jak dzisiaj, drodzy Państwo, mamy naprawdę świetną gospodarkę, świetnych ludzi, tylko niestety nie przy władzy. Przy władzy mamy po prostu ludzi wybranych przez Jarosława Kaczyńskiego, człowieka zbudowanego z kompleksów, człowieka, którego najlepiej scharakteryzował profesor Wojciech Sadurski, którego zna z czasów młodości, że on po prostu musi mieć pewien strefę komfortu intelektualnego, czyli przewagę nad swoim otoczeniem. I jego problem polega na tym, że skoro mu się obniżyły percepcje, zdolności intelektualne, to po prostu niestety, żeby zachować ten dystans, zaczął korzystać z coraz to niższego sortu ludzi, z coraz to niższymi kwalifikacjami intelektualnymi. Bardzo mnie bawi, jak się wpasował do tego towarzystwa Mateusz Morawiecki. Drodzy Państwo, to jest chyba facet, który by sobie, żeby tam mu się noga zmieściła do tego pantofelka kopciuszka, to by sobie nie tylko palec urżnął, ale chyba nawet po prostu tam nogę do kostki. Natomiast takie mam wrażenie. Tomku, ty tam coś jeszcze do wąsika powiesz? Tak, szanowni państwo, ja tak mówię do ciebie, głupi chłopie, czy może nie chłopie, posłuchaj, co ty wypisujesz, zostaw ten Twitter w spokoju. Siedzisz tam, denerwujesz się, musisz coś odpowiedzieć, bo to tak, wiesz, tak jak Jarosław tam też musi Tuskowi coś powiedzieć, a ty musisz nam tak szczeknąć. Platforma Obywatelska założyła sztab wyborczy w Kuwejcie. Świat stanął na progu potężnego kryzysu paliwowego. I słuchaj, co ci ludzie odpisują. Arkadiusz G. Potężny kryzys paliwowy byłby wtedy, gdyby pan miał dłuższe rączki, z małej litery pan. I tutaj wkleił. Wiceszef CBA Maciej Wąsik ukradł paliwo ze stacji. Zdjęcia były. Wiceszef CBA i kandydat PiS do Sejmu Maciej Wąsik, wtedy 42 lata, ukradł paliwo na stacji benzynowej, zatankował 50 litrów do swojego Peugeota i odjechał bez płacenia. Policja ma przesłuchanie i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, ale to jeszcze jest nic, wiesz, no, bo to już ty rzeczywiście, że ty coraz więcej, jednak masz lepsze wyniki, bo teraz żeś no, zapieprzył nam rafinerię całą. Także poszło. Ale wiesz co, słuchaj, chłopie, no, czy może nie chłopie? No ja, tam żebobrazy nie było. To jest tak. Krzysztof Lisek. Dziś sztaby wyborcze Koalicji Obywatelskiej powstały na Cyprze, w Grecji, Słowenii, Bułgarii, Egipcie, Kuwejcie. Z takimi ludźmi wygramy wybory. I ma rację, rzeczywiście, bo zwolennicy tego, żeby was odsunąć, są we wszystkich państwach. Ale ty mówisz o tym, że to będzie kryzys paliwowy. Nie, ty powiedz o czymś innym, bo wiesz, ty nie mówisz o tym, mówisz o tym Kuwejcie, nie mówisz o Dubaju, nie mówisz o różnych miejscach, o Panamie, nie mówisz o Albanii, nie mówisz o tych wszystkich wyspach Man, Maltach, czy jeszcze innych, jak my cię wymieniamy. Czy tam są sztaby wyborcze PiSu, czy raczej tam jest cicho? Bo pieniądze lubią ciszę, prawda? Ale my wam te pieniądze znajdziemy i przywieziemy z powrotem. No bo także ty już nie wymieniaj tych No, wszystkich państw. Daj sobie spokój. Daj sobie spokój, naprawdę. no, ty się Wąsik cały czas denerwowałeś, skąd ja znam. Zostań przy tej benzynie, naprawdę. Zostań przy tej benzynie. Wąsik się denerwował, skąd ja tylu ludzi znam, ale ty jeszcze naprawdę nie wiesz, kogo my znamy z Tomkiem, bo to jest tak Jak jesteś naprawdę. faktycznym właścicielem Unimotu, to nie myślę, że to długo ci zostanie. Tak? Nie. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Panie Jarosławie, mam nadzieję, że się podobało, bo postaramy się mówić więcej i ciekawiej, bo dopiero się tego rozgrzewamy. Natomiast, Maciej, 42 dni. 42 dni będziesz mógł wyjść panie sam, Jarosławie, naprawdę. pan powinien się przyjrzeć życiu prywatnemu czołowych polityków swojej formacji. No, do zobaczenia.